Dzień dobry ponownie. Dzisiaj zgodnie z obietnicą rozwiązania zadań z poprzedniej lekcji, z tych pracy domowej, a dla osób, które tam kiedyś z innych szkół trafią na tą stronę, na ten kanał w YouTube, albo na ten film, to po prostu kolejne zadania do analizy. Przypomnę szybciutko właśnie tą lekcję poprzednią, czy były tam cztery zadania. No i pierwsze zadanie, cztery typy zadań właściwie. Pierwsze zadanie to jest, gdzie jest, mamy tu magnes i przewodnik kołowy, i na początku ten przewodnik kołowy spoczywa i w nim płynie prąd tam w którymś kierunku, tu akurat do góry płynął. I trzeba było określić siły, jakie działają między, znaczy jakimi magnes działa na przewodnik i przewodnik na magnes, i tu na dwa sposoby to zrobiliśmy. No więc tu może pokazuję tylko, jak ktoś by chciał to przeanalizować, to pokazuję, ale jeszcze na początku powiem, że dla tych, którzy nie wiedzą, jak ktoś chciałby do, tu temat lekcji jest na górze, właśnie obliczanie kierunku, tej poprzedniej lekcji, obliczanie kierunku, znaczy określanie kierunku i zwrotu siły magnetycznej i kierunku prądu indukcyjnego. Jeśli chodzi o tą drugą część lekcji, to jestem w dwóch zadaniach, dopiero jest początek. O tym prądzie indukcyjnym później będzie jeszcze szerzej. I teraz, jeżeli ktoś chciałby tą lekcję poprzednią właśnie znaleźć, no to sposób jest bardzo prosty. Na jakimkolwiek filmie tym moim trzeba kliknąć pod filmem na nazwę kanału. Czyli ten, nazwa kanału się teraz zmieniła, bo wcześniej było tennis sport, tam przez 2N, bo po angielsku tennis przerwa sport, a teraz jest fizyka i druga część, znaczy nazwy kanału po angielsku two-handed forehand, czyli obręczny forehand, bo, ponieważ akurat ten kanał zawiera zarówno te moje filmy tenisowe, jak i te filmy właśnie lekcje fizyki, więc żeby jednak nazwa kanału odzwierciedlała zawartość wewnętrzną kanału, no to musiałem zmienić teraz tą nazwę. No i teraz w takim razie, jeżeli macie jakiś tam film, jakikolwiek ten mój film, klikacie na nazwę tego kanału pod filmem i potem wam się otwiera właśnie ten mój kanał, zawartość po kanału, i tam klikacie na playlistę, playlisty, i wszystkie działy fizyki są umieszczone w oddzielnych playlistach i klikacie na playlistę z danego działu, no w tym przypadku na pole magnetyczne, odnajdujecie temat lekcji, który jest tu właśnie na górze i możecie to oglądać. Czyli tak już może i dowolną lekcję można w ten sposób właśnie znaleźć. No to więc, czy jak ktoś chciałby właśnie wyjaśnienia tej lekcji, no to mówię, na tym filmie klika na nazwę kanału, potem klika na playlisty i szuka playlisty z pola magnetycznego i tam odnajduje lekcję o takim tytule i ogląda. Więc ja już teraz tu nie będę tego tłumaczył, ale pokażę. I to było zadanie pierwsze. Jest magnes i przewodnik, w którym już płynie prąd, ale przewodnik spoczywa i właśnie trzeba określić siły działające, jaką magnes działa na przewodnik i przewodnik na magnes. I to określiliśmy na właśnie dwa sposoby. I tu było zadanie domowe, tylko zmieniłem bieguny magnesu, tu był SN, tu jest S, nie, bieguny magnesu się nie zmieniły, ale ten przewodnik mieściłem z drugiej strony i też akurat kierunek prądu jest w tym samym kierunku, w taki sam jak wcześniej, ale tu jednak to umieszczenie przewodnika z drugiej strony troszeczkę zmienia. To będzie zadanie pierwsze. Drugie zadanie to było, podobnie wygląda, ale to nie jest takie samo. Magnes i przewodnik kołowy, ale tu w tym przewodniku na początku nie płynie żaden prąd, ale ten przewodnik się porusza w kierunku magnesu albo w drugą stronę, tu w kierunku magnesu. I trzeba właśnie określić, w którą stronę zacznie płynąć prąd indukcyjny w tym przewodniku. I tu jest tam jedna metoda jest używana. I też jak ktoś chce wyjaśnić do tego zadania, no to musi dotrzeć do tamtej lekcji. I tu jest zadanie domowe, które było, czyli patrzymy, tu było NS, nadal jest tak samo bieguny, ale przewodnik jest z drugiej strony i porusza się tu w lewą stronę. Kolejne zadanie, które było, to trzecie, nie trzecie, to jest tu to prostsze, o. Mamy metalowe przewodzące szyny połączone na końcu z przewodnikiem,
I to poprzerzając specjalnie, to tak powiększyłem, żeby te wektory były, się tam zmieściły. I mamy poprzeczkę z przewodnika, która się jest przesuwana wzdłuż tych metalowych szyn ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Znaczy ten warunek nie jest konieczny, ale akurat w tym przypadku tak, dzięki temu te siły FZ i FM, siła magnetyczna, siła zewnętrzna się równoważą, ale w ogólnym przypadku wcale nie musi tak być. Może w ogóle tej siły zewnętrznej nie być. No i teraz więc ta poprzeczka się przesuwa w polu magnetycznym. Indukcja jest prostopadła do płaszczyzny utworzonej przez ten przewodnik poprzeczkę. I trzeba określić właśnie kierunek prądu indukcyjnego, który powstanie tu, zacznie płynąć w tym obwodzie zamkniętym. I też jak ktoś chce poznać całe rozwiązanie, no to musi do tamtej lekcji dotrzeć. Tak? I to jest zadanie domowe. Obróciłem te szyny i poprzeczka się porusza teraz, znaczy w tę stronę, do dołu się porusza. Tak? Zmieniłem zwrot wektora indukcji, to było kółko z kropką, czyli wektor indukcji wychodził z karetki, a to jest kółko z krzyżykiem, czyli wchodzi do karetki. No to, tu dużo bardzo mało mam tu możliwości zmian, chyba w sumie cztery możliwości to są. No i ostatnie zadanie, jeszcze czwarte. To było oddziaływanie dwóch przewodników prostoliniowych, nieskończenie długich, których płyną prądy tam w tych samych kierunkach lub przeciwnych. Więc tu akurat w tym analizowanym przypadku prądy 1 i 2 płynęły w tym samym kierunku i widzimy, że te siły po analizie nam wyszło, że te przewodniki się przyciągają, a teraz mamy drugie zadanie domowe i w przewodniku pierwszym płynie prąd do góry, a w przewodniku drugim do dołu i trzeba też tą samą metodą dowiedzieć się, jakimi siłami te przewodniki na siebie działają. No i zaczynamy takie w razie te zadania od pierwszego do czwartego, więc zaczynamy. Tylko już tu będę krócej tłumaczył takie rzeczy podstawowe. Więc to zadanie. Mamy magnes o biegunach tak umieszczonych i przewodnik kołowy. Ta część pogłębiona to jest ta część, która jest na zewnątrz karetki, a ta część cienka jest tam za karetką. Tak? Bo to jest ten płaszczyzna ograniczona tym przewodnikiem jest prostopadła do karetki i prostopadła do tej osi magnesu. No i teraz już przechodzimy do rozwiązania. O. I to jest ten magnes właśnie o takich biegunach i tu mamy ten przewodnik kołowy. O, to jest ta część pogłębiona, czyli na zewnątrz karetki, a tu część ta słabiej widoczna, to jest tam za karetką. I prąd płynie tu do góry, w tej części pogłębionej, czyli tu na zewnątrz płynie, czy prąd płynie w taki sposób. Tak? Czy tu wpływa, a tu wypływa, tak? Bo tak płynie prąd. Właśnie tu prąd wpływa, to będzie tu kółeczko, wektor delta L rysujemy, wskazujący kierunek prądu. Ten wektor jest prostopadły do karetki, to rysujemy kółeczko z krzyżykiem, no a to skoro tu prąd wypływa, to kółko, wektor wskazujący kierunek prądu, czy wektor delta L, to jest kółko z kropką, czyli wychodzi tu z karetki, tak? Teraz potrzebujemy jeszcze wektora indukcji w tym miejscu, gdzie jest ten fragment przewodnika. No więc rysujemy jedną linię pola, drugą linię pola, która przechodzi przez ten punkt. Ustalamy jej kierunek, umieszczamy blisko tu magnesu igiełkę magnetyczną. No, biegun północny będzie przyciągnięty przez biegun południowy magnesu i właśnie biegun północny igiełki magnetycznej wskazuje kierunek linii pola, więc już teraz mamy kierunek linii pola i na obu liniach to rysujemy tu, przepraszam, tu i tu. I teraz wiemy, że wektor indukcji jest w danym punkcie linii pola styczny do linii pola, więc i jego zwrot jest zgodny z kierunkiem linii pola. Więc rysujemy teraz z tego punktu wektor indukcji. Tu jest ten wektor indukcji styczny do tej linii pola w tym miejscu i o zwrocie zgodnym z kierunkiem linii pola. I podobnie tu wektor indukcji rysujemy styczny do tej linii pola o zwrocie zgodnym z kierunkiem linii pola.
Teraz, jak już mamy wektor delta L i wektor B, widzimy, że te wektory są do siebie prostopadłe, więc stosujemy regułę lewej dłoni i określamy siłę magnetyczną. Tu akurat już nie będę tego pokazywał, tylko powiem, ustawiamy lewą dłoń tak, żeby wektor indukcji wbijał się wewnętrzną część lewej dłoni i wtedy palce ustawiamy tak, żeby wskazywały wektor delta L, czy kierunek prądu. I wtedy odchylony kciuk wskaże nam siłę magnetyczną i ona będzie prostopadła do wektora indukcji i do wektora delta L, i to jest właśnie ten wektor tej siły magnetycznej. I podobnie tu robimy. Ustawiamy lewą dłoń tak, żeby wektor indukcji wbijał się do wewnętrznej części lewej dłoni. Jednocześnie ustawiamy palce tak, żeby wskazywały kierunek prądu, czyli wektor delta L, czyli tu musimy palce tu nas do góry skierować i odchylony kciuk wskaże nam siłę magnetyczną. Ona będzie prostopadła do wektora indukcji, do wektora delta L, czyli to jest ten wektor F, u nas to jest F4. Proszę się do tych literek, znaczy liczb przy indeksów przy tych siłach to nie przywiązuję, to po prostu, żeby je odróżnić od siebie, to numer tam przypisałem. Czyli to jest F4 i F1 są to te siły i to symetrycznie, że dobrze wykonaliśmy to zadanie, to te siły powinny być tu symetryczne właśnie względem tej osi. No teraz rozkładamy teraz tą siłę magnetyczną na składową równoległą do osi magnesu i prostopadłą. I tak samo tą siłę składamy na składową równoległą do osi magnesu i prostopadłą. No te dwie siły F3 i F5. O, no jest tu wektor? Nie widzę wektora. Siły F3 i F5, one próbują ścisnąć ten przewodnik, ale zakładamy, że jest na tyle sztywny, że po prostu tam naprężenie jakieś powstaje, czyli te siły się równoważą, a te siły F2 i F6 się nie równoważą i po prostu ten przewodnik jest odpychany przez ten magnes tamtą stronę. No to jak A działa na B, no to B działa na A, czyli magnes jest odpychany w drugą stronę. No i teraz to samo może popełnić jakiś błąd i bardzo szybko może to się okazać. Wystarczy, no, tu widzę jeszcze, przepraszam, żeby to wektor B, akurat gdy to rysowałem, ale to karetkę odwróciłem, więc to jest wektor B i to jest odwrócony. Nie wiem dlaczego. I też miałem karetkę odwróconą wtedy w drugą stronę. No to jakoś tu, nie wiem czy to, ale to nie, już nie będę zawrócić na rysunek. Jeszcze zobaczę, no dobrze, tu to jest wektor B, oczywiście on powinien być drugą stronę, po prostu wtedy miał kartkę odwróconą widocznie. No tu właśnie ten wektor, symbol wektora B tu i tu jest odwrócony. Nie zauważyłem tego. No i teraz druga metoda polega na, zauważyliśmy tam na jednej z początkowych lekcji o polu magnetycznym wytworzonym przez kołowy przewodnik z prądem, że to pole magnetyczne, te linie tego pola są bardzo podobne do linii pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego, więc można jak gdyby przypisać temu przewodnikowi kołowemu, w którym płynie prąd w tym kierunku, magnes sztabkowy o tak dobranych biegunach, że on wytwarzałby podobne pole magnetyczne do tego przewodnika kołowego z prądem i podobnie by ten magnes sztabkowy, który by odpowiadał właśnie temu przewodnikowi, by tak samo oddziaływał z tym magnesem. No i teraz jak to robimy? Śruby umieszczamy z jednej strony, naprawdę z jednej lub z drugiej, nie ma znaczenia. Zaznaczamy na śrubie kierunek prądu, tu na tej części pogłębionej, czyli tu. Szukamy kierunku ruchu postępowego śruby, która obracałaby się w ten sposób, że jakby śruba tak się obracała, to by się przesuwała w tę stronę. I tak jest skierowany wektor indukcji wytworzonej przez ten prąd tu w samym środku. I ten wektor dotyczy tu swojego tego punktu na samym środku. Rysujemy teraz ten wektor tu. To wektor, oznaczymy go B i, bo powiązany jest z tym prądem, że zależy, to jest ten wektor indukcji wytworzony przez ten prąd. To ja dodam ten indeks I.
I teraz z tej strony, gdzie jest grot, przypisujemy biegun północny, z tej strony, gdzie jest tu początek wektora, przypisujemy biegun południowy. I teraz patrzymy, czy tak jakby zastąpiliśmy ten przewodnik kołowy z prądem, magnesem sztabkowym o tak dobranych biegunach. I zadajemy pytanie, jak teraz te dwa magnesy na siebie oddziałują. One są biegunami takimi samymi ku sobie skierowane, więc by się odpychały, czyli ten przewodnik byłby odpychany przez magnes, a magnes byłby odpychany przez przewodnik. I teraz sprawdzamy, czy jest dobrze. Ta siła to jest suma wszystkich tych sił, tych F2, F6 i jakbyśmy musieli dla wszystkich tych części podobne analizy dokonali, to suma tych wszystkich sił, jakie działają na wszystkie fragmenty tego przewodnika kołowego, i ta siła musi być zgodna z tymi składowymi, które się nie zrównoważyły, czyli F6 i F2. I że widzimy, że ta składowa F6 i F2 są tak samo skierowane jak ta siła Fm, więc obie metody dały tą samą odpowiedź. I akurat specjalnie na tej samej kartce przedstawię rozwiązanie tego drugiego zadania, ponieważ to jest trochę mylące, bo są bardzo podobne rysunki. I jeszcze raz, więc teraz mamy zadanie to drugie. O, to jest zadanie drugie, to ta praca domowa, czyli to jest to. Tylko tu, proszę zobaczyć, mamy też magnes, przewodnik kołowy, ale tu prąd żaden nie płynie na początku, tylko on się porusza w polu magnetycznym tego magnesu. I właśnie ruch tego przewodnika spowoduje powstanie w nim, czy wzbudzenie w nim prądu elektrycznego. Zresztą to jest podstawowy sposób wytwarzania prądu elektrycznego na masową skalę przez ludzkość przez ponad 150 lat. No i teraz mamy ten rysunek. Zobaczymy, czym się to różni, jakie są podobieństwa. Magnes sztabkowy, mamy przewodnik kołowy, na razie w nim nic nie płynie prąd i on się jest przemieszczany w lewą stronę. I teraz co się dzieje? No każdy wewnątrz tego przewodnika kołowego znajdują się elektrony. Nas interesują te swobodne elektrony, które mogą się pod wpływem